Mały książę to mieszkaniec asteroidy B612. Jest to mała planeta z trzema wulkanami, dwoma czynnymi i trzecim wygasłym. Asteroida nie jest duża nawet jak dla małego chłopca. Centralną część planety zajmuje wyjątkowy kwiat róża, jedyny przyjaciel księcia. Nasz bohater opiekuje się kwiatkiem każdego dnia, lecz jest to zajęcie wbrew pozorom, niełatwe, gdyż róża jest wymagająca. Chłopiec musi spełniać jej wszystkie zachcianki, zapewniać jej rozrywkę, dbać o odpowiednią wilgoć gleby i przykrywać Jana noc kloszem. Jest kapryśna i niezwykle dumna, twierdzi, że jej cztery kolce obroniłyby ją przed każdym niebezpieczeństwem. Książę w końcu nie znosi jej donsów i opuszcza asteroidę. Róża, zaskoczona jego decyzją, na początku wcale nie okazuje uczuć, w końcu jednak rozumie, że mały książę był jej całym życiem. W ciągu swej międzyplanetarnej podróży spotyka część ludzi, którzy przedstawiają jakąś negatywną cechą człowieka. I tak spotyka króla, który wszystkim rozkazuje, choć nie miał żadnego poddanego, próżnego, oczekującego ciągłych oklasków i pochwał, pijaka, który był ciągle wstawiony, bo mu wstyd, że pije i pije, by zapomnieć, że pije, bankiera liczącego bez przerwy gwiazdy, kloszarda zapalającego co minutę swoją latarnię, gdyż co minutę następował wschód i zachód. Na ostatniej planecie natrafia na geografa, który radzi mu odwiedzenie Ziemi. Chłopiec korzysta z propozycji geografa i udaje się na tą właśnie planetę. Tu nasz bohater przeżywa wiele skrajnych odczuć. Spotyka wiele postaci i odwiedza miejsca, które zmieniają jego poglądy na świat oraz pokazują ówczesne życie w całkiem innym świetle. Trafia między innymi do ogrodu, gdzie widzi tysiące róż i naraz uświadamia sobie, że jego róża okłamywała go. Mówiąc, iż jest jedyna na świecie, książę czuje się zawiedziony, nie rozumiejąc jej postępowania. Czuje w sobie ogromną gorycz, ale zarazem wielki smutek. Bezradny pada na ziemię i płacze. Pojawia się lis, który może tu symbolizować mądrość. Wypowiada on najważniejsze sentencje w całym utworze i uczy małego księcia podstawowych wartości, pokazując przy okazji, czym naprawdę jest przyjaźń. Tłumaczy naszemu małemu bohaterowi, że jest się odpowiedzialnym za wszystko, co się oswoi. Wspomina też, że widzi się dobrze tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Książę powoli zaczyna rozumieć swój błąd. Powoli rodzi się w nim chęć powrotu do opuszczonego kwiatka, który przecież tak bardzo kochał w ziemskiej wędrówce. Napotyka też kupca, zwrotniczego i pilota, który rozbił się na pustyni. Z nim też się zaprzyjaźnia. Odgrywa on ważną rolę w pobycie chłopca na ziemi. I przez większość tekstu występuje razem z nim. Rozmawiają wiele. Książę opowiada nowemu przyjacielowi swą historię. Wyruszają też na poszukiwanie studni, gdyż są sami na pustyni, bez zapasu wody. Gdy ją znajdują, książę jest już pewny, że chce wrócić na swoją planetę. Niestety, jedyną drogą powrotną jest śmierć bohatera. Tylko w ten sposób może złączyć się na powrót ze swoją miłością. Mimo tak okrutnego sposobu chłopiec jest zdeterminowany i godzi się na taki sposób. Spotyka żmiję, która ofiarowuje się go ukąsić. Mimo nalegań i próśb pilota, by tego nie robił, książę decyduje się opuścić ziemskiego przyjaciela. Tęsknota za miłością i potrzebą opieki nad porzuconą różą staje się silniejsza. Mały książę wraca, zrozumiawszy po długiej wędrówce, że miłość jest najważniejsza, a duma róży wypływała właśnie z miłości i strachu by nie stracić swego opiekuna. Książę jest już szczęśliwy wraz z różą na swojej asteroidzie. Cały czas jednak pamięta o pilocie z odległej planety, który tęsknił za nim i przez całe życie oczekiwał jego ponownej wizyty. Niestety, nadaremnie.